Dom, powroty i miłość. Nad rozlewiskiem Małgorzaty Kalicińskiej to w ostatnich 3 latach najlepiej sprzedawane książki w Polsce. Na podstawie jednej z nich nakręcony został telewizyjny serial z autorką tej najbardziej popularnej ostatnio współczesnej sagi rodzinnej rozgrywającej się na Mazurach mogły się spotkać czytelniczki z Lubina. Mogły i chętnie z tej propozycji skorzystały. Galeria Zamkowa wpękała w szwach. Miłośniczki talentu Małgorzaty Kalicińskiej były ciekawe nie tylko jej najbliższych planów wydawniczych, ale także jak wygląda autorka najbardziej poczytnych książek ostatnich lat. 3 lata temu na Dzień Matki dostałam książkę od moich dzieci, Dom nad rozlewiskiem, i powiem szczerze, że bardzo mnie wciągnęła ta książka. Przeczytałam ją od deski do deski. A na spotkanie poszłam po to, żeby zobaczyć, jak wygląda kobieta, która napisała tę książkę, i powiedzmy poznać ją poniekąd osobiście. Okazuje się, że autorka Domu nad rozlewiskiem jest zwykłą, sympatyczną panią po 50, a swoją karierę pisarską rozpoczęła od spisywania rodzinnych dziejów, do czego namówiła ją córka. Ja tę książkę pisałam tak naprawdę dla siebie do szuflady. Ja nie widziałam was jako odbiorczyń, ale kiedy pisałam tę książkę nawet dla siebie, to jest tak, że jak się ma 50 lat, pewne rzeczy robi się porządnie. Podczas spotkania czytelniczki pytały nie tylko o książkę, ale także o serial na jej podstawie, który właśnie wczoraj miał swój pierwszy odcinek. W czasach, kiedy moja książka była w wydawnictwie, ale jeszcze nie była wydana, ona dopiero miała być wydana, to ja pojechałam do Kaśki z maszynopisem, jako do jedynego pięknoducha w rodzinie. Stanęłam w pokoju i powiedziałam: Kaśka, książkę napisałam. Kaśka powiedziała: co? Dawaj, pokaż, no nie gadaj. Wzięła ten cały maszynopis, mówi: to zostaw mi to, dobrze? Po czym zadzwoniła po 4 dniach o godzinie 5 do 6 rano, mówiąc: nie śpisz już, prawda? Bo ja nie, wiesz, właśnie skończyłam. Była tak nakręcona strasznie, że powiedziała mi tak: nawet jak ci tej książki nie wydadzą, to ja ci ją nakręcę. Wieczorek autorski z pisarką zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Więcej o spotkaniu z Małgorzatą Kalicińską już wkrótce w programie Kwadrans w Bibliotece. Szyb Bolesław na środku skrzyżowania ulic Skłodowskiej ze Szkolną i Konstytucji 3 Maja w Lubinie. Jego rozmiary są znacznie mniejsze niż prawdziwego, bo to miniaturowa replika, która dzięki dodatkowemu oświetleniu będzie widoczna także w nocy. Prace budowlane na tym skrzyżowaniu dobiegają już końca. Rondo z szybem wkrótce oficjalnie oddane zostanie do użytku. Choć prace budowlane jeszcze trwają, przez rondo można przejechać już bez żadnych problemów. Zainteresowanie kierowców budzi stojący na środku szyb Bolesław. Ten szyb jest repliką szybu Bolesław, czyli pierwszego szybu, który powstał w Lubinie. I on będzie iluminowany, tak żeby w nocy, no, była to taka atrakcja w mieście, których no niestety jeszcze w Lubinie brakuje. Mi się podoba, bo mąż jest emeryt górnik, i mi się podoba. Wie pani, no podoba się, ładne to jest. Nowe rondo rozładuje tworzące się w tym miejscu w godzinach szczytu uciążliwe korki. Lubiński magistrat zadbał także o dodatkowe miejsca parkingowe, których brakowało w rejonie cmentarza. Przebudowa jest pomyślana tak, aby jak najbardziej zaadaptować ten teren dla osób, które przyjeżdżają na cmentarz, zwłaszcza w okolicach 1 listopada, dlatego jest tam zaplanowany nowy parking. Uliczka od cmentarza będzie wyłączona z ruchu, to będzie też miejsce parkingowe, po to, aby jak najwięcej osób mogło przyjechać na cmentarz samochodem i spokojnie z tego parkingu korzystać. A rondo, jak wiadomo, jest skrzyżowaniem, które najbardziej udrażnia ruch. Rondo w tym miejscu to dobre rozwiązanie, mówią mieszkańcy miasta. Bardzo dobre rozwiązanie, bo jest dużo miejsca i tutaj kiedyś ludzie jak na cmentarz czy coś szli, to tak stamtąd samochody, stąd samochody i nie można było się ruszyć. A tak teraz jest bardzo dobrze. Prace budowlane na tym odcinku drogi zakończą się pod koniec października, tak aby 1 listopada ruch drogowy w tym miejscu odbywał się bez żadnych zakłóceń. Kierowcy podróżujący drogą między Lubinem a Wrocławiem chcąc nie chcąc musieli dziś oglądać nietypową wystawę. Przy drodze wystawiono tablice, a na nich przerażające dane o liczbie zabitych kierowców. Pytanie tylko, czy sama wystawa nie wprowadza niebezpieczeństwa, bo wielu kierowców zamiast uważać na innych użytkowników drogi ogląda uważnie tablice. Inni z kolei nie zwracają na nią uwagi i pędzą przed siebie. Znaki zakazu z ograniczeniem prędkości to czarna liczba na białym tle w czerwonym okręgu. Nieco inne oznakowanie natomiast znajduje się przy zegarach śmierci. Czerwony okrąg na białym tle się zgadza, ale kształt znaku już nie. Niektórzy kierowcy stosują się do nowych ograniczeń. Wszystko co nowe, no to jest inaczej się odbiera i inaczej na to się patrzy. No ale trzeba się stosować na przepisy. Wolnie, tak jak zawsze jeżdżę.
Niektórzy nawet ich nie zauważają, narzekając przy tym, że same tablice ustawione przy drodze odwracają uwagę i przeszkadzają w jeździe. Jak się szybciej jedzie, to przejedzie się i nawet się nie widzi. Zegary śmierci ustawiono dziś na drodze Lubin-Wrocław. Jeszcze w piątek stały na Krajowej Trójce przy wyjeździe z Lubina. To akcja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czy znaki są ważne? Oznakowanie jest tymczasowe, ale trzeba się do nich stosować i zwolnić do 40 km na godzinę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za tą akcję. Z całą pewnością było to poprzedzone analizą i z tego też względu takie, a nie inne ograniczenia prędkości tam zostały ustawione. Jednak kierowcy, którzy zwalniają, to zazwyczaj ci, którzy chcą po prostu odczytać informacje na tablicach. By to zrobić, trzeba się dobrze przyjrzeć, bo napisów jest dużo, a cyfry nie są czytelne dla wszystkich. Pytanie, czy pobocza to dobre miejsca na oglądanie wystaw i czy nie wprowadza to dodatkowego zagrożenia na i tak już niebezpiecznych drogach. Legnica może mieć jeden z najatrakcyjniejszych skateparków w Polsce. Ma być nie tylko nowoczesny, ale przede wszystkim bezpieczny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa ruszy wkrótce. Skatepark powstanie w Parku Bielańskim, który łączy dwa duże osiedla mieszkaniowe w Legnicy, Kopernik i Piekary. O budowie skateparku z prawdziwego zdarzenia w Legnicy mówiło się od 2 lat, wcześniej jednak nie było na niego pieniędzy. Ogłaszając przetarg, wyłoniliśmy biuro projektowe, które ma doświadczenie w zakresie projektowania tego rodzaju obiektów, a jednocześnie projektant czy projektanci, którzy tym się zajmują, są tymi osobami, które uprawiają właśnie tą formę aktywności ruchowej. Legnicki skatepark ma być nie tylko nowoczesny, ale przede wszystkim bezpieczny. Młodzi ludzie cieszą się, że w końcu w mieście będą mieli gdzie pojeździć na rolkach, deskorolkach czy też BMX-ach. To jest dobry pomysł, ponieważ taki skatepark może umożliwić młodzieży spędzania wolnego czasu. Nie będą chodzili po jakichś miejscach niebezpiecznych, tylko bezpiecznie spędzali czas, robili to, co lubią. Czasem zdarza mi się na rolkach troszkę pojeździć dla rozrywki, tak troszkę sportu użyć. Nowy skatepark byłby fajnym miejscem dla młodzieży, ponieważ mieliby swoje miejsce na spędzenie fajnie czasu. Legnicki obiekt będzie drugim w Polsce po Lesznie skateparkiem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz funkcji sportowej ma być także miejscem spotkań młodzieży. Naszą ambicją jest, żeby to był jeden z najlepszych obiektów w Polsce, a o to musi zadbać projektant, a później wykonawca. My robimy wszystko, żeby tak było, żeby był to obiekt, który będzie dumą właśnie tych, którzy będą z niego korzystać. Budowa skateparku ma kosztować 1 000 000 zł. Niewykluczone, że uda się pozyskać na ten cel także środki zewnętrzne. Jednym z partnerów inwestycji ma być Fundacja Polska Miedź.